Hej, witam Cię serdecznie na moim kanale. Dzisiaj pamiętny dzień dla wszystkich, którzy interesują się inwestowaniem na bankach, tak więc TSUE wydało wyrok i dzisiaj skupimy się właśnie w tym nagraniu nad tym. Jeżeli jesteś tutaj nowy, to oczywiście zachęcam Cię do subskrypcji, do oglądania moich pozostałych materiałów, które są tutaj pogrupowane w playlistach, żebyś łatwo się mógł tutaj w tym odnaleźć. No a szczególnie w tym nagraniu zachęcam Cię do komentowania, bo chcę się zapoznać z Twoim zdaniem na temat tego, co myślisz, jeżeli chodzi o najbliższą perspektywę rozgrywania banków, na temat tego wyroku. Dużo dzisiaj będzie, tak naprawdę cały materiał będzie poświęcony tym. Zresztą będę nawet przytaczał artykuły konkretne. Tak więc to zostawię w dalszej części materiału. Jeżeli nie będziesz chciał tego słuchać, bo może je przeczytałeś, to będziesz mógł sobie to odpuścić. A jeżeli nie lubisz czytać, a chciałbyś się dowiedzieć, to będziesz mógł posłuchać tych artykułów, które będę po prostu przytaczał podczas tego nagrania, bo myślę, że warto się z tym zapoznać. Robię zresztą co tydzień przegląd tygodniowy WIG-u Banki, czyli wszystkich banków wchodzących w skład tego indeksu. Dlatego no, nie może zabraknąć tego materiału w kontekście tego właśnie, jak ten wyrok wpłynął na cały sektor, wpłynął na banki w dniu dzisiejszym akurat. Bo wiadomo, że jutro jest kolejny dzień, jutro już banki będą się zachowywać inaczej, mogą kontynuować dzisiejszą sesję bądź odwrócić to o 180 stopni i iść w zupełnie innym kierunku. Tak więc no, nikt tego nie wie, bo rynek jest nieprzewidywalny. Jak również dzisiaj poruszę temat mojego błędu, który popełniłem również, bo chciałem rozegrać przede wszystkim ten wyrok zupełnie inaczej. I to też myślę, że będzie cenną lekcją dla Ciebie, jak również dla mnie, bo sam sobie muszę zapisać te wnioski na przyszłość, pomimo tego, że wiem, jak to funkcjonuje, bo robię to od lat, to i tak czasami takie głupie błędy się po prostu popełnia, że aż człowiek się zastanawia, co to w ogóle ma być, i szkoda po prostu tylko i wyłącznie kapitału i trzeba będzie teraz tego odrabiać. Tak więc dzisiaj strata. Nie ma tak, że zawsze się zarabia. Jeżeli ktoś inwestuje aktywnie na rynku, to zawsze traci, zawsze zarabia. Tak więc zawsze ten medal ma dwie strony, bo pamiętaj jedno, tak naprawdę rację na rynku ma tylko rynek. Żaden analityk, żaden inwestor indywidualny, żaden omnibus, wróżbita, czy jak zwał, tak zwał. Tak naprawdę dokonujesz jakiejś decyzji w oparciu o swoje doświadczenie, swoją wiedzę. No i nie powiem, że modlisz się, żeby poszło w Twoim kierunku, ale w niektórych przypadkach na pewno tak jest. Ale zakładasz, że na bazie Twojego doświadczenia ten ruch powinien być bardziej prawdopodobny niż ruch przeciwny. Na takiej zasadzie gdzieś dokonujesz tych swoich transakcji. Tak więc no, to jest zawsze broń obosieczna, bo kiedy się pomylisz, to przede wszystkim musisz umieć wyjść, przyznać się do błędu. Ja dzisiaj się przyznałem do błędu, tak więc wyszedłem, bo nie wiem, co będzie jutro, czy będzie pogłębienie straty, czy ruch przeciwny, które da zarobić. Tak więc dzisiaj też analiza tej sytuacji, myślę, w kontekście właśnie tego wyroku TSUE. Myślę, że warto gdzieś tutaj pozostać, a ja jestem też ciekawy, jak Ty to dzisiaj rozegrałeś, bo wiem, że są wśród nas widzowie, którzy również shortowali banki właśnie pod ten wyrok. Tak więc jestem ciekawy, czy też wyrzutka na stop lossach, czy wręcz przeciwnie, przetrzymaliście te straty i dzięki temu zarobiliście kupę kasy. Tak więc no, zachęcam przede wszystkim do tutaj dzielenia się ze mną tymi waszymi doświadczeniami, waszymi spostrzeżeniami. Zaraz to będę oczywiście pokazywał tutaj w kontekście tego wszystkiego na mojej platformie, na której ja akurat zawarłem te transakcje, tak więc zaraz będziemy to oczywiście omawiać. Tak więc no i oczywiście zanalizujemy ten błąd, który ja akurat popełniłem, ale zanim do tego przejdziemy i zanim będę tutaj zapoznawał Cię z tymi artykułami, myślę, że dwa bardzo ciekawe się pojawiły właśnie na bankierze. Tak więc jak widzisz tutaj, mogę Ci przytoczyć, zanim przejdę do omówienia moich transakcji, że akcjonariusze banków przeżyli dziś prawdziwy rollercoaster. Jeszcze zanim TSUE ogłosiło wyrok na GPW, obserwowaliśmy zwyżki cen akcji banków. W pewnym momencie bank drożał o ponad 7%, a Millennium nawet o 10%. WIG Banki notował zwyżkę o ponad 2,5% i był najmocniej zyskującym indeksem sektorowym na polskiej giełdzie. Po zakończeniu odczytania wyroku, kolor zielona nadal towarzyszył notowaniu banków GPW, lecz w kolejnych minutach szara przechyliła się zdecydowanie na korzyść spadków. Najciekawiej było znów na Millennium, które z plus 10 zmieniło się na minus 10, by za chwilę znów być ponad kreską.
I tak jak widzisz, tutaj w godzinach popołudniowych huśtawka nieco wyhamowała, wciąż jednak brakowało jednoznacznej interpretacji wyroku. Ostatecznie najsłabszym bankiem ze stratą 7,8% okazało się Millennium. Drugi największy udział portfelu kredytowego indeksowanych we frankach. Mocno tracił także posiadający również spory portfel wspomnianych kredytów Santander, blisko 5%. Z drugiej strony pierwsza i trzecia spółka pod względem udziału portfelu kredytowego indeksowaną we frankach zanotował wzrosty, to znaczy mBank plus 2% oraz Getin Nobel plus 13%. Getin nie od dziś grają jednak w trochę innej lidze ze względu na problemy z kapitałami. Co widać było zresztą po dwóch innych bankach Leszka Czarneckiego. Getin Holding zyskał 25%, Idea Bank 25%. W przypadku mBanku inwestorzy być może liczą, że zgodnie z zapowiedziami Commerzbanku zostanie wystawiony na sprzedaż bez portfela frankowego. Okej, chyba tutaj nie będę tutaj czytał tego artykułu dalej. Jak jesteś ciekawy, to oczywiście się z tym zapoznaj. Myślę, że to jest bardzo ciekawy artykuł. Na pewno będę również wracał do tego artykułu drugiego, ale teraz przejdźmy do analizy całej tej sytuacji, która miała miejsce w kontekście transakcji, którą zawarłem, bo myślę, że to może być też ciekawy case dla ciebie. Moje rozegranie było proste. Chciałem zagrać przeciwnie do tego, co może zapaść, jeżeli chodzi o wyrok TSUE, tak więc jeżeli miał być short, to grałem longa, oczywiście na CFD, czy to kontraktach, zawsze zabezpieczam się stopem. Jak widzisz, stopy się zapaliły i na zwykłych akcjach tego nie stosuję, ale gdy gram na lewarze, to musi to być niezbędne. Zresztą tak jak teraz patrzę z perspektywy czasu, no generalnie to jest jak gra na danych na rynku Forex. Jeżeli grasz na dane makro, to wiesz, o czym mówię. Tak więc przede wszystkim raz trzeba mieć dupę, siedzieć przy komputerze i obserwować to, co się dzieje na rynku, bo ten rynek bardzo dynamicznie się zachowuje. To jest pierwszy błąd, który popełniłem, bo zrobiłem transakcję i tak naprawdę potem w wir obowiązków i dzisiaj odpalam teraz laptopa i nagrywam dla ciebie to nagranie i obserwuję swoją stratę. Tak więc to jest pierwszy podstawowy błąd, jeżeli chodzi o rozegranie takiej sytuacji na danych. Drugi błąd, poszerzyłem swojego stop lossa. Bo pierw zakładałem, że przyjmę minus stówę na każde zlecenie, a w ostateczności powiększyłem tego stopa do 200. Tak więc generalnie podwoiłem w głupi sposób swój stop, bo zakładałem, patrząc po wykresie, zresztą odpalmy sobie Bank Millennium, że może do takiego sytuacji nie dojść. Tak więc grałem przeciwnie. Miałem tutaj transakcję zawartą na wzrosty i jak widzisz, byłem zarobiony. Tak jak czytałem ci w tym artykule przez pierwszy ten. Jeszcze zdążyłem tak naprawdę zerknąć na to, jak wygląda moja sytuacja na zarówno mBanku, jak i Banku Millennium, bo obie pozycje były na długo rozegrane. I oczywiście wtedy zyskiwałem. Na każdym z tych banków na lewarze dosyć większe pozycje tam zawierałem niż zawsze na CFD, plus 200 zł było. Tak więc kolejną rzeczą, której nie zrobiłem, która była warta uwagi, ale wynikało to raz może nie bardzo z mojej głupoty w tym momencie, tylko bardziej z tego, że już kompletnie nie miałem na to czasu, musiałem wpaść w wir obowiązków, ale to wiadomo, głupie tłumaczenie. Po prostu w tym momencie mogłem wejść i nawet zabezpieczyć to na zero. Czy nawet po kosztach. Tak więc to jest kolejna sytuacja, którą ja już sobie tu odnotowałem wielkimi literami, żeby nie popełniać głupich błędów, podstawowych wręcz, które tak naprawdę nie powinny mieć miejsca z wieloletnim bagażem giełdowym. Tak więc to po prostu głupi błąd i tak to po prostu wygląda. Tak więc jak widzisz, nawet przyspieszmy sobie te ruchy może, żebyśmy wiedzieli, co było w grze, bo ten shake tutaj taki mocny był naprawdę bardzo znaczny. Jeżeli sobie weźmiemy dzisiaj maksy jednego dnia, to był 6,32,50 i minimum było 5,10 i tutaj pozwoliłem sobie to wrzucić. Tak więc widzisz, że tak naprawdę, jeżeli ktokolwiek by mógł rozgrywać to z dna do góry, oczywiście nie dało się tak tego rozegrać, jeśli chcę pokazać rozpiętość cenową tak naprawdę, bo to jest tutaj istotne, to 24% było w grze, jeżeli chodzi o rozpiętość cenową. No, wyjąć z tego nawet 5%, to już jesteś wygrany, bo to jest 5%, które tak naprawdę jest twoim zyskiem. I kolejna sytuacja, jeżeli chodzi o mBank. Akurat mBank, pomimo tego, żeby mnie wyrzucił, to i tak bym był na plusie, bo zakończył sesję na 2,5%, ale co z tego, jeżeli też był shake i było miejsce wyrzucenia. Tak więc mamy 3, 2, 3 i 2. Zobaczmy, ile tam było w grze. 3, 2, 3 i 2. I max był 3, 6, 8, 8.
3, 6, 8, 8. Tak więc 14% tu była rozpiętość cenowa, jeżeli chodzi o mBank, zakończyło się tak jak widzisz. 2% i minus 7,83. Jeżeli chodzi o WIG, banki jako cały sektor, to sobie zobacz, że tak naprawdę dzisiaj stajnia Getinu naprawdę była mocna, bo idea da zarobić 20%. 20% również Getin, Boś 2, mBank 2 i Pekao, a reszta była na minusie. Bardzo niewielkie handlowe Pekao, BP, ING. Alior kolejnie pogłębia swoje minima. UniCredit 2,72, Santander 4,7, BNP blisko 6, Santander drugi prawie 7 i właśnie Millennium minus 7,83. Tak więc jak widzisz, no, cały sektor zakończył WIG banki na tutaj ujemnej stopie, bo mamy je ponad 1% straty, tak jak widzisz tutaj na głównym indeksie. I przy tej rozpiętości cenowej tam mieliśmy ponad 20%, tu mamy 14%. Tak naprawdę no, u mnie zakończyło się tak, jak widzisz. Nawet nie ma co tu ukrywać. Chcę, żebyś też się nauczył na bazie mojego doświadczenia, żebyś ty nie popełnił tego błędu, bądź nie stracił kapitału. Tak więc ja się nie boję tego pokazywać, bo ktoś, kto gra na rynku, to na pewno traci i nie ma tak, że są zyskowne tylko i wyłącznie transakcje. Absolutnie tak. Zawsze pamiętaj, że rację ma tylko rynek. I rynek tak naprawdę weryfikuje to, czy podjąłeś dobrą decyzję w danym momencie, czy nie. Ja podjąłem złą decyzję, przyznaję się do niej, czas to pokazać, rozliczyć się sam przed sobą i nawet rozliczam się przed tobą i zobacz sobie, jaki błąd głupi popełniłem. Tak więc mamy ilość jednostek zawartą, mamy cenę, po której wchodziłem w te transakcje i popatrz, jakim stopem to się skończyło. 204 straty na, co było pierwsze? mBank i Millennium 214. Stopy były ustawione równo na 200, tak więc tak silna była świeca spadkowa, że jeszcze wybiło mi 4 zł, wybiło mi 14 zł w dół. Tak więc dzisiaj mój bilans zarobkowy to jest zawrotna, zajebista kwota minus 418, prawie ponad 19 zł, 3 grosze. Tak więc super sprawa. Po prostu jest się z czego cieszyć, ale to jest, widzisz, takie doświadczenie. Tak więc raz, tutaj było plus 200 na każdym banku. Bo zaraz odpalimy wykres banku Millennium. Mogłem zabezpieczyć, mogłem wyjść zero, mogłem raz widząc już to, od razu skaszować, zabrać cokolwiek. To jest też dobra metoda, do której Cię zachęcam, czyli zabrać zysk, który się pojawia, nie ryzykować, szczególnie na danych. To jest tak, jeżeli grasz na rynku Forex, to często ludzie kaszują swoje pozycje, kiedy rynek oczywiście po silnym ruchu idzie w ich stronę. Zabierają to, co akurat zadowala ich w danym momencie, nie czekają, bo często po danych następuje odwrót. I właśnie mamy do czynienia z czymś takim, co widzimy tutaj. I to jest podstawowa rzecz. No, z racji tego, że czasu teraz jest coraz mniej niestety, no to ten brak czasu kosztował mnie konkretną kwotę, bo można było z tymi pieniędzmi choćby nawet iść gdziekolwiek i to po prostu wydać na własne potrzeby, a nie w ten sposób stracić. I popatrz, mBank, jaką miał szeroką świecę, pomimo tego, że to było 14%, to popatrz, jak się zachowało na wykresie dziennym, praktycznie pokryło poprzednie dni, tutaj się zrównało z tym. Tak więc no, ten shake tutaj był piękny, też było plus 200, tutaj oczywiście zamknęło mnie na minimum, czyli minus 200 i finalnie te 400 w plecy. Jeżeli bym zachował tą pozycję, tak jak tutaj widzisz, to na tym delikatnym plusiku, dosłownie tam by było kilkanaście, kilkadziesiąt złotych na plusie, bym mógł uchować tą pozycję, jeżeli nawet bym nie założył stop lossa. Generalnie na CFD zawsze zdaję stop lossa, bo to jest, gdy grasz na lewarze, to gra jest zbyt dużej wagi, tak więc nie ma sensu myśleć sobie, że jesteś silniejszy niż rynek, bo to jest gówno prawda i nikt nie jest silniejszy niż rynek. Tak więc no, takie sytuacje oczywiście mają miejsce i po prostu trzeba umieć przyznać się do błędu albo cieszyć się z zysku, tak jak pokazywałem Ci zysk na Eurocashu, gdzie ta pozycja pracowała tak naprawdę od samego początku na swój sukces. No to w tym przypadku, kiedy szybko można było skeszować plus 400, zamknąć temat i zająć się robotą, bądź przestawić stopa, wyjść zerem i teraz rozmawiać z Tobą, pokazując Ci tak naprawdę inny przykład, to pokazuje Ci to najbardziej bolesną kwestie dla każdego inwestora indywidualnego, czyli pozycje stratne, które oczywiście jak najbardziej są zdrowe, mają miejsce i po prostu wpływają na Twój portfel. Co ja mogę teraz i wyłącznie zrobić? Wyciągnąć z tego lekcję, którą już wyciągnąłem, zapisać to, co zapisałem i więcej tak głupich błędów nie popełniać. I to jest jedyne, co mogę zrobić, a no, Ty daj mi po prostu znać w komentarzach, jaki Ciebie los spotkał na dzisiejszym rozegraniu akurat tych spółek bankowych, bo być może akurat możesz się pochwalić zupełnie odmienną sytuacją niż ja. Po prostu chcę, żebyśmy byli zawsze gdzieś w takiej interakcji, żebyśmy się wymieniali swoimi poglądami na temat tego, co się na rynku dzieje.
Sorki. Tak więc, no, tutaj też chcę się zapoznać też z Twoim zdaniem, jeżeli chodzi o wyrok, nawet słuchaj, jak Ty to widzisz w ogóle. I teraz właśnie chciałbym Ci przytoczyć ten artykuł. Po prostu go odczytam. Tak więc, jeżeli nie jest to dla Ciebie ciekawe, jeżeli chciałeś obejrzeć tylko rozegranie tej mojej transakcji, być może wyciągnąć z tego jakieś wnioski, być może nawet będziesz chciał się ze mną podzielić komentarzem i tym, na co na ten temat myślisz. To oczywiście będę Ci wdzięczny za wszelki ślad, który pozostawisz i możemy tutaj podzielić się swoim doświadczeniem pod tym nagraniem. A teraz po prostu zapraszam Cię do odsłuchania tego artykułu, który przeczytam, tak więc zrobię Ci takiego audiobooka, że tak powiem. Jeżeli Cię to nie interesuje, to dzięki za oglądanie, a jeżeli Cię to interesuje dalej, to zapraszam do pozostania ze mną do końca, bo teraz myślę, że ten artykuł warto gdzieś tutaj przytoczyć pod kątem tego, żeby wiedzieć przede wszystkim, co się wydarzyło w TSUE i jaki to może mieć wpływ potem na rynek, bo myślę, że tak jak tutaj ten artykuł już, on się ukazał, ten jest o 10, tak więc zaraz po wyroku, a ten jest 17:42, tak więc tutaj możesz sobie to rozczytywać. I tak naprawdę ten wyrok nie jest jednoznaczny i tak naprawdę no, ciężko go interpretować jednoznacznie i dlatego teraz naprawdę ta niepewność cały czas będzie, bo teraz jeżeli polskie sądy będą chciały wydawać jakieś wyroki, to one też będą mocno szarpały tutaj kursami tych banków i one będą gdzieś mocno wpływać, tak więc no, rynek jest uzależniony od informacji, od przepływu informacji, no to co na niego napływa, a nie od tego, co myślą sobie inwestorzy, analitycy, jakiś sektor finansowy i tak dalej, no, rynek rządzi się swoimi prawami i tak naprawdę można być albo z nim zgodnym, albo iść przeciwko niemu. Jeżeli idziesz przeciwko niemu, no to obrywasz, dostajesz po łapach, zabiera ci pieniądze. Jeżeli idziesz razem z nim, kroczysz w tak naprawdę we właściwym kierunku, no to wtedy daje ci możliwość zarobienia, ale zawsze nie wiesz tak naprawdę, ile da ci zarobić. Czy akurat to będzie ta wystarczająca kwota, czy i też twoje emocje będą tobą targać pod względem tego, czy już kaszować tą pozycję, czy ją przytrzymać. Tak jak widziałeś, ja Eurocash, jak pokazywałem, zamknąłem 500 zł na plusie, tam było praktycznie dubel, jeżeli chodzi o depozyt, a tak naprawdę sam szczyt był na pozycji gdzieś 600 chyba 20 czy 30 zł. Mogłem to też wtedy skeszować, ale chciałem przetrzymać ten taki ruch wzrostowy, żeby wycisnąć z niego jak najwięcej. I to też jest jakaś taka strategia, takie podejście, akurat ja je stosuję, bo tak naprawdę nigdy nie wiesz, kiedy ten ruch się zakończy. Być może mógł cały czas trwać i mogłoby się skończyć na 1000 zł, a być może gdybym nie przesuwał sukcesywnie stopa, to mógłbym wyjść na zero albo być albo wręcz na minusie. Tak więc no, każdy musi mieć tutaj swój rozum i swoje podejście do rynku, do którego Cię zachęcam absolutnie. Nie każę Ci ani nie zachęcam Cię do brania przykładu ze mnie. Ja się dzielę tylko z Tobą swoim doświadczeniem, swoimi przemyśleniami. Masz swój rozum, podejmujesz swoje decyzje, a ja jak najbardziej też, dla mnie to jest informacja zwrotna, bo też się może być może nauczę czegoś ciekawego od Ciebie, a za każde nawet cenne informacje, które zostawiacie z rynku giełdowego, informacje, które napływają, to one dla mnie również są mega cenne i już dziękowałem na ostatnim nagraniu za te informacje, bo ja zwyczajnie, tak jak większość inwestorów, my nie mamy czasu na to, żeby śledzić wszystko, żeby przeglądać wszystko. No, no umówmy się, no, nikt nie jest w stanie przejrzeć kilkaset informacji dziennie napływających tylko z rynku polskiego, a co dopiero jeżeli chodzi o rynek międzynarodowy. Tak więc no, takie sytuacje mają jak najbardziej miejsce. Tak więc dzięki, jeżeli już się ze mną żegnasz, to oczywiście daj znać w komentarzach, co na ten temat myślisz. A ja zachęcam Cię teraz do wysłuchania dla wszystkich, którzy ze mną pozostali do końca tego artykułu, bo myślę, że warto gdzieś się tutaj nad tym pochylić. Tak więc, jak widzisz, wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych korzystny dla frankowców. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie kredytów frankowych. Jest on korzystny dla kredytobiorców frankowych i zgodny z majową opinią rzecznika TSUE. Czekały nad niego setki tysięcy frankowców i cały sektor bankowy. Sędziowie dali zielone światło dla unieważnienia umów z powodu nieuczciwych klauzul w umowach konsumenckich. Interes i wola kredytobiorcy są najistotniejsze, ale to sądy polskie będą podejmowały decyzje. Tak więc, no, tak jak Ci przytaczałem wcześniej, to tak naprawdę wszystko w rękach polskich sądów. Trybunał orzekł, że w zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego. Prawo Unii nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu umów dotyczących kredytów we frankach.
szwajcarskich. W zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego. Rezygnacja z indeksacji kursem franka i dalsze stosowanie stopy procentowej opartej na franku, czyli kredyty złotowe oparte na stopie LIBOR, wydaje się niemożliwe w prawie polskim. Konsument nie musi mieć prawo do odmowy bycia objętym ochroną przed szkodliwymi skutkami spowodowanymi unieważnienia umowy jako całości. Tak więc, jak widzisz, możesz sobie tutaj nawet wyrok pobrać w formie PDF-u. Jak widzisz, tsunami jednak nie było, wahania kursów akcji banków ustały. O 11.30 wydaje się, że sytuacja się ustabilizowała, rosną akcje większości banków, z mBankiem 1.8 na plusie, na czele na Millennium kurs bez zmian względem poziomu otwarcia 0, tanieje wyraźnie indeks PKO BP, minus 2%, blisko ING ponad 1%, Santander ponad 3%, chociaż w opinii komentatorów ważna przeważa interpretacja, według której dzisiejsze postanowienie TSUE jest negatywne dla banków. To brak mocnych spadków kursów tłumaczyć można tym, że taki scenariusz częściowo był już w cenach. Tak więc no ja zakładałem taki scenariusz, że jest już to w cenach, bo naprawdę Millennium już jest bardzo mocno przecenione, mBank też trochę to odczuł, chociaż pomogła mu ta ostatnia informacja właśnie odnośnie Commerzbanku, że chce sprzedać cały mBank, ale właśnie bez tego portfela frankowego. Huśtawka na złotym. Polska waluta umocniła się względem euro po tym, jak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie w sprawie kredytu mieszkaniowego indeksowanego na kurs franka szwajcarskiego, ale sytuacja na rynku jest bardzo dynamiczna. O 10.17 kurs euro znalazł się na poziomie 4,33, czyli o ponad 2 grosze niższym niż w środę wieczorem, a 3 grosze w dół poszły notowania franka szwajcarskiego, który w czwartek rano kosztował 3,95. Orzeczenie TSUE tylko dla kredytów, do których Sąd Krajowy stwierdzi abuzywność. Orzeczenie TSUE dotyczy wyłącznie tych kredytów, w odniesieniu do których Sąd Krajowy stwierdzi. Wcześniej abuzywność mówił w czwartek podczas konferencji prasowej prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. Jak zaznaczył Pietraszkiewicz, TSUE kolejny raz potwierdził, że ocena umowy kredytowej nie może i nie powinna się odbywać w sposób automatyczny. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczy wyłącznie tych kredytów, w odniesieniu do których Sąd Krajowy stwierdzi wcześniej abuzywność na nieabstrakcyjną abuzywność, tylko abuzywność w konkretnej umowie wraz z całą dokumentacją. Tak więc jak widzisz, no to jest bardzo istotne. Tak więc no ciekawe, jak polskie sądy do tego będą podchodzić, jakie będą zapadać wyroki, bo myślę, że lawina ruszy wtedy, kiedy będą one zapadać po raz pierwszy i wtedy jak ludzie zobaczą, że warto się bić tutaj o swoje kredyty, to pewnie ruszą masowo i wtedy będziemy mieć dopiero jazdę na bankach. Dopóki to nie nastąpią jakieś pierwsze takie wyroki, no to ciężko będzie cokolwiek wyrokować. Kwieciński o wyroku TSUE. Dużo będzie zależało od linii orzeczniczej naszych sądów. Wyrok TSUE wyraźnie pokazuje, że osoby, które miały kredyty frankowe, mają prawo domagać się swoich praw. Ocenił minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwiecień. Dużo będzie zależało od tego, jaka będzie linia orzeczenia naszych sądów, dodał. KNF o wyroku TSUE. Sektor bankowy jest bezpieczny. W ocenie Komisji Nadzoru Finansowego sektor bankowy w Polsce jest dobrze skapitalizowany i bezpieczny. Polityka realizowana od długiego czasu przez Komisję i inne instytucje sieci bezpieczeństwa finansowego spowodowała, że banki z dużym udziałem kredytów walutowych zostały zobowiązane do posiadania odpowiednich kapitałów, co jest czynnikiem ograniczającym ryzyko związane z tymi kredytami. W efekcie tych działań sektor bankowy jest przygotowany na wydanie 3 października 2019 roku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące kredytów indeksowanych do waluty obcej. Wyjaśnienie teraz TSUE, czyli Trybunału. Jeżeli po usunięciu nieuczciwych warunków charakter i główny przedmiot tych umów może ulec zmianie w zakresie, w jakim nie podlegały one już indeksacji do waluty obcej, równocześnie podlegające stopie oprocentowania opartej na stopie obowiązującej w odniesieniu do tej waluty, prawo Unii nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu tych umów, napisał TSUE. Trybunał stwierdził, że przepisy te nie mogą stanowić podstawy w celu wypełnienia luk w umowie spowodowanych z usunięciem z niej nieuczciwych warunków, które się tam znajdowały. W tym kontekście Trybunał stanął na stanowisku, że skoro możliwości zastąpienia nieuczciwego postanowienia ma na celu zapewnienie realizacji ochrony konsumenta poprzez zabezpieczenie jego rzeczywistych i bieżących interesów przed ewentualnymi szkodliwymi konsekwencjami, które mogą wynikać z unieważnienia danej umowy w całości, konsekwencje te należy oceniać
w świetle okoliczności istniejących lub możliwych do przewidzenia w momencie zaistnienia sporu dotyczącego usunięcia danych nieuczciwych warunków, a nie w momencie zawarcia umowy, napisano w komunikacie. Trybunał podkreślił, że zgodnie ze stanowiskiem Sądu Krajowego, po zwykłym usunięciu klauzul dotyczących różnic kursów walutowych, charakter i główny przedmiot umowy wydaje się ulec zmianie w następstwie kumulatywnego skutku zrezygnowania z indeksacji dla franka i dalszego stosowania stopy procentowej opartej na stopie obowiązującej względem franka. Tymczasem zważywszy, że taka zmiana wydaje się niemożliwa w prawie polskim, TSUE uznał, że dyrektywa Unii Europejskiej nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu spornej umowy przez polski sąd. To też jest ważna informacja, tak więc naprawdę wszystko w rękach polskich sądów. W tej kwestii Trybunał podkreślił, że unieważnienie spornych klauzul doprowadziłoby nie tylko do zniesienia mechanizmu indeksacji oraz różnic kursów walutowych, ale również pośrednio do zaniknięcia ryzyka kursowego, które jest bezpośrednio związane z indeksacją przedmiotowego kredytu do waluty, napisano w komunikacie. Rzecznik finansowy w wyroku TSUE poprawia pozycję frankowców w sporach z bankami. Zdaniem rzecznika finansowego Aleksandry Wiktorow, wyrok powinien zmobilizować osoby, które do tej pory nie podejmowały żadnych działań związanych ze swoją umową. Według niej im większa skala nowych pozwów i reklamacji, tym większa szansa na to, że banki wypracują racjonalną propozycję ugodową. To oczywiście jest racja. Tymczasem Trybunał przypomniał, że klauzule dotyczące ryzyka wymiany określają główny przedmiot umowy kredytu indeksowanego do obcej waluty, w związku z czym obiektywna możliwość utrzymywania obowiązywania przedmiotowej umowy kredytu wydaje się w każdym razie niepewna, dodano. Według TSUE konsument musi również mieć prawo do odmowy bycia objętym ochroną w ramach tego samego systemu przed szkodliwymi skutkami spowodowanymi unieważnieniem umowy jako całości, jeżeli nie zamierza korzystać z tej ochrony. Jest nadzieja, że rozstrzygnięcia sądowe w sprawach frankowych będą zapadały szybciej. Wyrok TSUE nie oznacza, że klauzule abuzywne przestaną automatycznie obowiązywać, zaś bank odda frankowiczom nadpłacone raty kredytu oraz sporządzi nowy harmonogram spłat dalszych rat. Oto frankowicze będą musieli powalczyć przed sądami polskimi. Jest jednak nadzieja, że rozstrzygnięcia sądowe w sprawach frankowych będą zapadały szybciej, pisze Kancelaria Votum. Dlaczego sprawa trafiła do TSUE? Unijny Trybunał zajął się sprawą kredytu frankowych dzięki zapytaniom wysłanym przez jednego z sędziów. Spór dotyczył kredytu państwa Dziubaków indeksowanego do franka zaciągniętego w 2008 roku. Zasady indeksowania ustalono w regulaminie towarzyszącym umowy kredytowej. Bank przeliczał saldo do zadłużenia oraz raty na podstawie kursu określonego wewnętrznej tabeli. Teraz mamy wypowiedź pełnomocnika państwa Dziubaków. Wyrok TSUE korzystny podtrzymuje wnioski rzecznika. Wyrok sądu jest korzystny, w całości podtrzymuje wnioski, które zostały wydane przez rzecznika TSUE w maju. Co więcej, idzie dalej, ponieważ stwierdza, że umowy, które zawierają umowy abuzywne, nie mogą być przez sąd krajowy uzupełnione, powiedziała dziennikarzom pełnomocniczka do rodziny Dziubaków. Jeśli sąd krajowy stwierdzi, że umowa jest nieważna, nie może utrzymać jej w mocy, chyba że wyraźnie zażyczy sobie tego konsument. To konsument decyduje, czy umowa, która posiada istotne wady, może się ostać w kształcie z dnia zawarcia, dodała. Kiedy sąd stwierdzi, że klauzule są abuzywne, to sąd ma obowiązek usunąć je z umowy, chyba że konsument chce, żeby zostały, powiedział inny pełnomocnik. Chodzi o sprawę państwa Dziubaków, którzy w 2008 roku wzięli kredyt hipoteczny na 40 lat. Bank dał im kredyt w złotym, ale indeksowany we frankach szwajcarskich. Kredytobiorcy kilka lat po zaciągnięciu zobowiązania wnieśli do Sądu Okręgowego w Warszawie sprawę, w której domagali się unieważnienia całej umowy. Podstawą było stwierdzenie o niedozwolonym charakterze fragmentów umowy, dającym bankowi możliwość jednostronnego ukształtowania przeliczników. Sędzia Kamil Gołaszewski w kwietniu 2018 roku zdecydował się zadać kilka pytań Trybunałowi Sprawiedliwości Unii. Miał wątpliwości dotyczące m.in. dopuszczalności wypełnienia luk w umowie pojawiającej się po usunięciu z niej niedozwolonych fragmentów. Po wyroku TSUE Justyna Dziubak powiedziała, że liczy na to, że polski sąd unieważni jej umowę kredytową we frankach. Dziubak ocenia, że kwota, która zostanie jej do spłacenia, spadnie co najmniej o połowę. Stop bankowemu bezprawiu, albo odfrankowienie, albo unieważnienie umowy. To, że wyrok zapadł i jest taki korzystny dla kredytobiorców, będzie istotny dla setek czy tysięcy postępowań sądowych w Polsce. Kredytobiorcy mogą się domagać dwóch rzeczy. Albo od frankowienia, czyli ustalenia, że jest to kredyt złotowy w opracowaniu LIBOR-u, z oprocentowaniem LIBOR, albo unieważnienia umowy, jeśli jest to dla nich korzystne. Dla kredytobiorca to kredytobiorca decyduje, komentuje przedstawicielka Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu.
Myślę, że tych pytań już nie będę czytał, nie będę przedłużał tego nagrania. Jeżeli chcesz znać konkretną sytuację i konkretne pytania, jakie zadał tutaj sędzia Kamil do Trybunału, to tutaj, jak widzisz, jest ich cztery, możesz je tutaj sobie odczytać. To myślę, że jeszcze warto przytoczyć, czyli czy wyrok automatycznie zmieni sytuację kredytobiorców. Wyrok TSUE jest istotny dla osób, które spierają się w sądach z bankami. Sądy będą musiały brać go pod uwagę podczas rozpatrywania indywidualnych spraw, ale za każdym razem wpływ na rozstrzygnięcie mają też konkretne okoliczności w danym przypadku. Rozstrzygnięcie Trybunału nie oznacza automatycznego przewalutowania kredytów hipotecznych opartych na frankach. Może jednak wzmocnić pozycję kredytobiorców w sądach, jeśli zdecydują się oni na wejście w drogę prawną, na drogę prawną. Tak więc, jak widzisz, mam nadzieję, że wszyscy, którzy zostali do końca tego nagrania, wysłuchali tego artykułu. Teraz mogą też wyrobić sobie jakieś zdanie na temat tego, co TSUE orzekło, tego, czy będzie to miało jakoś dalekosiężny wpływ na rynek banków polskich. Ja uważam, że będzie miało w kontekście bardziej już wyroków, które będą zapadać po polskiej stronie. Tak więc myślę, że tutaj te wyroki w przyszłości, które będą zapadać na polskiej scenie sądowej, będą w głównej mierze szarpać kursami właśnie tych banków bardzo mocno umoczonych w te kredyty frankowe i tak naprawdę no, cały czas będą one dynamicznie dawały nam sposobność do zarobienia, oby może nie w tak szokującym sposób, jak tutaj mieliśmy miejsce z tymi wyrzutami i powrotami, bo myślę, że no, nie tego oczekiwaliśmy, bo albo chcemy coś rozgrywać w jednym kierunku, albo nie, no chyba, że rzeczywiście będziemy warować po takich wyrokach, one nie będą upublicznione w mediach, bo tylko w ten sposób, w jaki będą one wpływać na rynek. Tak więc myślę, że no, sytuacja na tych bankach będzie bardzo ciekawa. Zaskoczeniem na pewno Getin, bo te 20% wzrosty zarówno na Idei, jak i Getinie po tych mocnych zrzutach. Teraz nie mam otwartego teraz akurat oprogramowania, z którego korzystam, ale myślę, że to zostawimy sobie na przegląd tygodniowy banków i zobaczymy, jak mocno zmienił się kurs Idea i Getinu. I myślę, że jestem ciekawy też, jak się zachowają na jutro w tym kontekście, czy będziemy mieć odreagowanie po tych mocnych wzrostach w dół, czy znów będziemy mieć szejk na mieleniu w drugą stronę, albo na mBanku również w drugą stronę. Tak więc no, sytuacja będzie dosyć dynamiczna. Myślę, że mBank będzie zupełnie inaczej rozgrywany z racji tego, że oficjalnie przez Commerzbank jest wystawiony na sprzedaż. Oficjalnie wszyscy powiedzieli, że to będzie bez tego wrażliwego portfela frankowego. Tak więc no, myślę, że tutaj inwestorzy będą bardziej chcieli grzać cenę mBanku, dużo bardziej niż Millennium. Myślę, że Millennium rzeczywiście może dosyć mocno na tym stracić i popłynąć, a jak jeszcze zaczną zapadać jakieś niekorzystne dla banków wyroki sądowe, to już w ogóle będzie masakra, jeżeli chodzi o kapitalizację tych banków, co może też dawać szansę jakimś innym zagranicznym tutaj instytucjom finansowym i zwrócić ich uwagę na to, że być może warto znów dokonywać jakichś ciekawych akwizycji na rynku bankowym, bo widzimy, że ten sektor się kurczy z roku na rok. Ta konsolidacja tej branży dosyć mocno postępuje, tak więc no zobaczymy tak naprawdę, z czym się zderzymy. I czy tak naprawdę z dużej chmury dziwny deszcz, czy duży, czy mały, czy dziwny, no musisz odpowiedzieć sobie sam. Ja z przyjemnością zapoznam się z Twoim zdaniem na ten temat. Daj znać w komentarzach, co o tym myślisz. Tak jak widzisz, ja pokazałem swoje rozegranie. Nie boję się pokazać mojego rozegrania. To jest strata wynikająca z błędów, które popełniłem. Tak więc lekcja odrobiona. Dziękuję. Życzę Ci przede wszystkim tego, żebyś jak najmniej popełniał błędów na rynku, żebyś zawsze był po właściwej stronie, żebyś budował systematycznie portfel, nie tracił pieniędzy, a jeżeli nawet tracisz, to traci w sposób umiejętny, zabezpieczaj swoje pozycje, bo najgorsze, co możesz sobie zafundować, to niekontrolowana strata, a stratą, którą kontrolujesz, nad którą masz pieczę, jeżeli ja przesuwając stopa na 200 brałem i byłem tego świadomy, że w grze jest minus 400, to znaczy, że godziłem się z tym, jak najbardziej się z tym godziłem i nie ma co tutaj płakać. To była decyzja, którą podjąłem, zabezpieczając tą pozycję i uważam, że była ona słuszna. I tyle tak naprawdę, co mam do powiedzenia w tej kwestii. Co do kredytów frankowych się nie wypowiadam, każdy ma swoją opinię, swoje zdanie. Myślę, że temat to jest na inną dyskusję. Jeżeli ten materiał Ci się podobał, coś ciekawego wniósł dla Ciebie, to oczywiście daj łapkę w górę. Zachęcam Cię do pozostawienia komentarzy, do subskrypcji kanału, jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, a trafiłeś przez przypadek na to nagranie. Pozdrawiam Cię, wysokich stóp i zwrotu życzę. Na razie, hej.